Listy spod celi Będę wieczorem, szkoda, że Paweł nie ma czasu, powiedział dr Wacław Januszewicz, nazwiska zmienione, do żony w niedzielę o piątej rano. Był już gotowy do drogi. Spod warszawskiego miasteczka, w którym mieszkali, do wsi na Mazurach, gdzie często spędzał z wędką weekendy, było około stu kilometrów. Nie zatrzymywała go, choć wolała, gdy na ryby wybierał się z przyjacielem. Mąż miał upatrzone miejsce, na którym łowił. Małe jezioro, z dala od głównej turystycznej trasy. Mógł tam napawać się kojącą ciszą, gdy godzinami sam jeden tkwił w plastikowej łódce. Wraz z cichym pluskiem fal odpływały problemy, z którymi codziennie musiał się zmierzyć, gdy brał do ręki skalpel. Doktor Wacław Januszewicz miał opinię lekarza, który walczył o cudze życie do końca. Rodziny ciężko chorych uważały go za cudotwórcę, zasłużona sława napędzała pacjentów. Zdarzało się, że w czasie jednego dyżuru przeprowadzał aż trzy operacje, po których dosłownie słaniał się na nogach. Wyjazd w weekend na ryby to było ładowanie akumulatorów na cały tydzień. Pani Januszewiczowa rozumiała potrzebę takiego odpoczynku męża. Nie musiał jej o tym mówić nie tylko dlatego, że byli udanym, kochającym się małżeństwem. Sama również pracowała jako lekarz i, podobnie jak mąż ordynator, miała na głowie cały szpitalny oddział. Jezioro leżało na skraju po pgr wsi za kole. Januszewicz od lat był mu wierny, Miejscowi wiedzieli, że w razie choroby pospieszy z pomocą, ułatwi przyjęcie do szpitala, położy na operacyjny stół. Doktor, chcąc nie chcąc, znał ich życie od podszewki. Był świadkiem upadku PGR, bezradności pozostawionej samej sobie załogi, która nie potrafiła odnaleźć się na swoim. Widział, jak z roku na rok dawni robotnicy coraz bardziej zatracali się w piciu i na jaki los skazywali swoje dorastające dzieci. Gdy wieczorem przypływał do brzegu, aby rozpalić ognisko. Zazwyczaj czekało na niego kilku wyrostków chętnych do skoczenia po piwo. Wiedzieli, że to się opłaci, bo doktorek, jak między sobą nazywali potężnej postury Januszewicza, dawał zwykle dwadzieścia złotych i nie żądał reszty. Coś milsi, bardziej wycwanieni, przymawiali się do zapłaty, wedle stawki, jak tam pan uważa, za pilnowanie samochodu. Naciągali go, wiedział to, ale miał dla chłopaków miękkie serce. Nie dostawali od swych notorycznie pijanych ojców kieszonkowego, a przecież. Ciągnęła ich sobotnia zabawa w remizie strażackiej. Smażąc ryby na ognisku, wdawał się z nastolatkami w pogawędkę. To były kalekie rozmowy. Kawalerka starała się nie używać przy doktorku za często słowa na K, ale bez tego wytrychu nie potrafili się wysłowić. Czasem w bluzgu przekleństw zaplątała się wiadomość, że ojciec, dawny oborowy z PGR-owskiego majątku, zapił się na śmierć, a inny skończył życie na suchej gałęzi. Doktor dowiadywał się też, która z panien urodziła benkarta i kogo szywano na pogotowiu po dyskotece w pobliskim miasteczku. Słuchał tego z kamienną twarzą, bez komentowania, bo nikt nie oczekiwał jego rad. Był z innego świata, nie tylko z powodu dobrego samochodu, a ponieważ nie mógł pospieszyć z żadną praktyczną radą, nigdy nie pytał siedzących z nim przy ognisku o plany na przyszłość. Zjadali usmażone ryby, zasypywał piachem ognisko i ruszał na szosę warszawską. W domu żalił się żonie, nie dają mi spokoju, ale co robić, przegonić? A cóż oni winni? Takich wychowano, potrafią tylko wyciągnąć rękę po cudze. Jedyny sposób na intruzów to tkwienie przez cały dzień na łódce pośrodku jeziora, ale kiedyś trzeba dopłynąć do brzegu. Tamtej tragicznej niedzieli też długo zwlekał z powrotem na ląd, ale nie z powodu spodziewanego na brzegu nieproszonego towarzystwa. Szło na burzę i ryba świetnie brała. Przestał zarzucać wędkę, gdy wodę osrebrzył księżyc. Nie był zaskoczony, gdy ciągnąc łódkę po trawie usłyszał w ciemnościach czyjeś kroki. Po chwili z krzaków wyłoniły się dwie męskie sylwetki. Zaświecił w ich stronę latarką. Nie mylił się w przypuszczeniach to miejscowi chłopcy. Stare, wytarte dżinsy, tandetne bluzy z bazaru. Wyższy o kościstej twarzy częściowo zasłoniętej kapturem, zapytał ochrypłym głosem, czy ryba brała. Doktor odpowiedział mu zdawkowo: Na patelnię wystarczy. Nie chciało mu się gadać. Spieszył do samochodu. Może pomóc. Znów odezwał się ten wyższy i nie czekając na odpowiedź, chwycił za bok łódki, którą Januszewicz już wciągał na bagażnik auta. Z wyjaśnień w prokuraturze niższego chłopca o imieniu Bartek: Nad jezioro poszliśmy z Jarkiem. On miał zapaskiem siekierę, którą wcześniej kazał mi przynieść z chlewika. Gdy doktorek już włożył łódkę na dach samochodu, Jarek zamachnął się obuchem. Doktorek chyba nie wiedział, co się dzieje, bo gdy upadł i próbował się podnieść, powiedział do nas: Co jest panowie? Jarek drugi raz się zamachnął i jeszcze kilka razy, nie zawsze trafiał, bo było zupełnie ciemno, ja chciałem uciekać, w butach chlupotała mi krew, ale Jarek krzyknął, wróć, miał taki głos, że się go wystraszyłem. Potem łódkę i siekierę wrzuciliśmy do wody, przeszukaliśmy kieszenie doktorka, znaleźliśmy kluczyki do samochodu, w portfelu było prawie 300 złotych. Jarek przeliczył i ucieszył się, że tyle pieniędzy. Ciało dociągnęliśmy do krzaków, gdy przysypywałem go liśćmi, słyszałem, że jeszcze trochę oddychał, jakby chrapał. Ale nie było czasu na zastanawianie się. Jarek już odpalał samochód doktorka, to było Audi. Po drodze powiedział, że jeśli go wydam, to mnie zabije. Januszewiczowa była coraz bardziej zdenerwowana. Dochodziła północ, a mąż nie wrócił z ryb. Jego komórka milczała. Takie spóźnienie nigdy mu się nie zdarzyło przecież w poniedziałek o siódmej rano zaczyna odprawę w szpitalu. Nie chcąc denerwować dzieci córka mieszkała osobno, syn, student, akurat był w Warszawie zadzwoniła do przyjaciela domu, Pawła. Prosiła go, aby jeszcze tej nocy pojechali nad jezioro. Może Wackowi coś się stało, potrzebuje pomocy. Godzinę później byli na miejscu. Paweł znał dojścia do wody, bo wielokrotnie łowił razem z Januszewiczem. Wołali, świecili latarką, rozpalili ognisko, przeszukiwali przybrzeżne krzaki. W pewnej chwili kobieta dostrzegła na trawie brunatne plamy. Co to? Szepnęła wystraszona, dotykając lepkiej mazi z białymi kłaczkami. Pewnie si sarne skłusowali. Żyją z zasiłku, pieniędzy nie mają, to szukają mięsa w lesie. Pospieszył z wyjaśnieniami jej towarzysz, ale uważnie rozejrzał się wokół, aby zapamiętać to miejsce. Ślady krwi bardzo go zaniepokoiły. Obszedł jeszcze okoliczne krzaki, niczego jednak nie zauważył. A ciało doktora, przysypane liśćmi, leżało kilka kroków dalej. Prosto z nad jeziora pojechali na posterunek policji. Już dniało. O tej samej godzinie z popęgerowskich bloków wyszła z wiklinowym koszykiem matka Jarka. Zamierzała nazbierać grzybów i stanąć z nimi na skraju szosy, może ktoś kupi. Była zła na syna, że jak poszedł w sobotę na wesele kuzynki, to jeszcze nie wrócił. Liczyła na to, że zajmie się sprzedażą, może będzie miał większe szczęście i zatrzyma się przy nim samochód. Nie zabierałaby mu tych paru złotych, niechby sobie uskładał na rower, stary nadawał się już tylko na złom. Ale Jarek nie wrócił na noc. Pewnie zapił i śpi gdzieś pod drzewem, żeby się tylko nie przeziębił. Martwiła się, chodząc po lesie. Z synem od kilku już lat były same kłopoty. Marnie się uczył, ledwo dociągnął do ostatniej klasy podstawówki. Do roboty miał dwie lewe ręce, gdy przez znajomości dostał się na pomocnika tynkarza do firmy budowlanej. Po tygodniu urwał się, nawet dniówki nie odebrał. Chciała jakoś na niego wpłynąć, przekonać, że życie sobie marnuje, ale nie dopuszczał jej do słowa. Co zaczęła, to odpowiedzią było trzaśnięcie drzwiami i już go w domu nie było. Gdyby jej józek żył, zmusiłby syna do roboty. Jarek bał się jego ciężkiej ręki, chociaż ostatnio coraz mniej. Chłopak zorientował się, że od czasu, gdy zamknęli PGR, ojca nic już nie obchodziło. Od rana pił, a gdy kończyły się pieniądze z zasiłku, brał na kreskę w spożywczym. W końcu w pijackim zamroczeniu zawiązał pętlę na gałęzi i się powiesił. Maria Pacułowa westchnęła ciężko. Ile jeszcze lat będzie dźwigać ten krzyż? Dziewiętnastoletni Jarek najstarszy, jeszcze dwie córki ma na wychowaniu. Dobrze, że chociaż one chętne do nauki, zwłaszcza Julka, może nawet pójdzie do liceum? Uzbierała głównie maślaków, bo na prawdziwki było w lesie za sucho. Żeby stanąć na warszawskiej szosie, musiała przejść przez wieś. Spieszyła się, aby zająć najlepsze miejsce za zakrętem, ale raz po raz zatrzymywał ją jazgot koguta na milicyjnym wozie. Utonął ktoś, a może pobili się na weselu u kuzynki. Żeby tylko Jarek coś nie narozrabiał, drużbą był, pewnie wypił sporo, a wtedy nosi go, wszystkich by po kątach rozstawiał. Nagle się zaniepokoiła. Podeszła do sklepu, koło którego, choć jeszcze zamknięty, stała grupka ludzi. Niektórzy ci z dalszych okolic mieli ze sobą rowery. Zapytała, co się stało. Letnik zaciukany leżał nad jeziorem, ten doktor, co tu stale przyjeżdżał, powiedział dawny kumpel jej męża. Wszystkich chłopaków we wsi przepytują, bo samochód też przepadł. Twój Jarek w domu? A gdzie ma być? Wesele u Jaćki odsypia. Udała zdziwioną i szybko chwyciła za kosz. Nie pójdzie na szosę, pośle z grzybami julkę. Dręcząca myśl o niewiadomo gdzie pętającym się jarku kazała jej wracać do domu. Syna nadal nie było, choć od weselników po sąsiedzku goście dawno wyszli. Pojechała rowerem nad jezioro, ale niczego się nie dowiedziała. Wszystkie dojścia do wody obstawiła policja. Mundurowi przeganiali gapiów. Tej nocy nie zmrużyła oka. Cały czas nasłuchiwała, czy nie trzaśnie furtka przed domem, nie zazgrzyta klucz w drzwiach. Ale nie doczekała się powrotu syna. W poniedziałek o pół do ósmej rano zadzwoniła do Roxany Bieluch, dziewczyny Jarka, mieszkającej w sąsiedniej wsi. Może ona wie, gdzie jest teraz? Niczego się nie dowiedziała. Roksana na każde pytanie odpowiadała w kółko tak samo: Od wakacji nie spotyka się z jarkiem, bo rodzice jej nie pozwalają, a teraz przeprasza musi kończyć, bo zaraz ma autobus do szkoły. Pacłowa domyśliła się, że dziewczyna nie jest sama w domu i dlatego kłamie. Widziała ją przecież kilka dni temu na przystanku autobusowym, jak całowała się z jarkiem. Roksana rzeczywiście nie powiedziała prawdy. W nocy z niedzieli na poniedziałek dostała SMS od jarka, żeby wyjrzała przez okno. Natychmiast uchyliła firankę. Pod na zgaszonych światłach stał, jak zeznała potem, wypasiony samochód, a o jego maskę opierał się jej chłopak. Taką bryką pojedziemy do Olsztyna, ponownie wysłał jej na komórkę wiadomość i jeszcze pa pa pa, całusów 102, a ja 1002, odpisała i pomachała mu na pożegnanie. Rano była zaspana i jeszcze ten kłopotliwy telefon od pacułowej, odebrany w kuchni pod surowym spojrzeniem matki. W przelocie chwyciła naszykowane kanapki do szkoły, przepędziła od furtki psa Puszka, który chciał ją odprowadzić na przystanek. Goniło ją pytanie matki, ile ma dziś lekcji, bo nie wie, na którą robić obiad. Nie poszła do szkoły. Nie miała takiego zamiaru. W jej plecaku nie było ani jednego zeszytu. Włożyła tam kilka bluzek, 160 zł i wszystkie swoje zdjęcia, jakie znalazła w domu. Co do fotografii, był to pomysł Jarka. Mogą wysłać za nami listy gończe, powiedział jej w dniu, w którym zaplanowali ucieczkę. Niech więc sobie rysują portret z pamięci. W poniedziałkowy ranek Roxana wysiadła z autobusu naprzeciw swego liceum, ale zamiast kierować się w stronę bramy, skręciła za róg, gdzie już czekał Jarek w samochodzie. Chwila, powstrzymała go, gdy zapalał silnik, pobiegła do sklepu po drugiej stronie ulicy, kupiła cztery pączki. Ekspedientka znała ją, jak większość uczniów z pobliskiej szkoły, gdy kilka dni później pojawili się w sklepie funkcjonariusze policji i wypytywali o zaginioną roksanę, od razu przypomniała sobie te pączki. Dokładnie też opisała wygląd samochodu marki Audi, do którego biegła dziewczyna. Bo wyszła na próg, gdy powietrze rozdarł ryk startującego na najwyższych obrotach auta. Jedyny klient w sklepie, który też obserwował rajdowy popis, zaklął ze zdenerwowania, życząc szalonemu kierowcy, aby za najbliższym zakrętem nadział się na drogówkę. Nie, nie przyjrzeli się twarzy kierowcy. To wszystko działo się tak szybko. Żona zamordowanego chirurga zeznaje w prokuraturze, że z palca prawej dłoni męża ktoś zdarł obrączkę. Nie ma też zegarka, portfela, dokumentów. Przyjaciel domu ułożył listę mieszkańców zakola, którzy kręcili się. Koło samochodu Januszewicza, gdy lekarz przyjeżdżał nad jezioro. To były głównie nastolatki, polujące na kilka złotych zapilnowanie rzeczy wędkarzy, pozostawione na brzegu. Na liście nie ma chłopca o wyglądzie Jarka Pacuły widocznie nie rzucał się warszawiakom w oczy. Policja podąża tym tropem, który, jeśli chodzi o nazwiska, okazuje się mylący. Ale w ostateczności pożyteczny: do akt śledczych trafia wiele informacji o wałęsających się młodych mężczyznach z okolicznych wsi. Takich, którzy nie chodzą do szkoły, a przysłowiowy piasek w rękawach uniemożliwia im zabranie się za jakąkolwiek robotę. A skąd pieniądze na dyskoteki? Docieka policjant przesłuchujący jednego z wyjątkowo rozgadanych chłopaków. Mało to w okolicy daczy, altanek, dziwi się szesnastolatek, pójdzie się, coś zwędzi i opyli na bazarku, na piwo wystarczy. A policja was nie łapie? Wypytuje młody funkcjonariusz, który w tej popegeerowskiej wsi jest po raz pierwszy. Frajerów czasem łapie, odpowiada ze wzruszeniem ramion przesłuchiwany. Taki Jarek od pacułów na przykład wpadł za trzecim razem i teraz pójdzie siedzieć. Jak nie ucieknie, chłopak dodaje z cwanym uśmieszkiem. Posterunkowy zapisując nazwisko Jarka stawia przy nim wykrzyknik. Jeszcze tego samego dnia puka do drzwi mieszkania pacułowej. A tam płacz matki i jej dwóch córek. Jak wyszedł dwa dni temu na wesele, jeszcze nie wrócił. Może się utopił albo spotkało go inne nieszczęście. Pacułowa już obeszła wszystkich jego kolegów, nikt nic nie wie. Teraz cała nadzieja w policji. Funkcjonariusz zakłada arkusz przesłuchań świadka marii pacuły. Spisuje wszystkie informacje o weselu kuzynki Jarka, kto się tam bawił, kto ostatni go widział. Te zeznania to początek nitki z kłębka. Kilka godzin później, śledczemu jest już wiadomo, że w niedzielę wieczorem młody pacuła wszedł do mieszkania świeżo poślubionej kuzynki, gdzie w kuchni ostatni goście zapijali klinem weselnego kaca. Przy stole kiwał się smętnie drużba, siedemnastoletni Bartek Józefiak. Chodź ze mną, powiedział do niego Jarek i chłopak posłusznie wyszedł z izby. Przynieś mi z chlewika siekierę, leży na pieńku. Padło kolejne żądanie. To też zostało spełnione bez wścibskiego pytania, po co w dzień poprawin siekiera? Bartek Józefiak śpi, gdy matka potrząsa jego gołym ramieniem, krzycząc mu do ucha, wstawaj, policja do ciebie. Jeszcze nie całkiem obudzony otwiera jedno oko i widzi tłum przy swoim łóżku. Siedmioro młodszego rodzeństwa, a nad tym drobiazgiem górującego policjanta. Całą poprzednią noc nie mogłem usnąć, tak się bałem, co teraz będzie. To pierwsze słowa podejrzanego siedemnastolatka, jakie zapisano na posterunku, gdzie prosto z łóżka zawiózł go milicyjny radiowóz. Przesłuchiwany grzecznie i gorliwie odpowiada na pytania śledczego. Potwierdza, że w niedzielę był na poprawinach razem ze swoją dziewczyną, Elą, pacułą, siostrą Jarka. Potem poszedł z jarkiem w kierunku jeziora. Zapytałem, gdzie idziemy, a on, żeby ukraść samochód, bo chce wyjechać z Polski, nim mu przywalą więzienie za włamanie się do domu czasowego po sezonie. Ukradł rower, taczkę i jakieś meble. Prokurator powiedział, że teraz już nie będzie wyroków w zawiasach. Recydywiście odroczenie nie przysługuje. Józefiak twierdzi, że mieli tylko pobić doktorka, do nieprzytomności, żeby dało się obszukać kieszenie i wyciągnąć z nich kluczyk do samochodu. Na samochód nie liczyłem, bo Jarek chciał go zabrać, żeby uciec z Roksaną, ale mogły trafić się pieniądze albo rzeczy, które da się sprzedać. Jakkolwiek Józefiak nie przyznał się do udziału w morderstwie Januszewicza, prokuratura postawiła mu taki zarzut. Następnie policja dociera do domu Roksany Bieluch, a tam rozpacz. Jedyne dziecko uciekło z domu. Dlaczego nam to zrobiła? płacze matka. Kto ją zbała mucił? Przecież była dobrą uczennicą, chcieli, aby poszła na studia, pierwsza w rodzinie. Nie zostawiła żadnego listu pożegnalnego, z domu zabrała wszystkie swoje zdjęcia. Dlaczego? Aby wymazali ją z pamięci? Policjant pyta, jak dziewczyna była ubrana w dniu, gdy rzekomo pojechała autobusem do szkoły. Matka pamięta każdy szczegół garderoby: bawełniany sweterek, w niebiesko-różowe poprzeczne pasy, biała spódniczka, podkolanówki, wróżyczki, srebrzyste Adidasy. Na lewym uchu dwa kolczyki, na prawym cztery: krótka, postrzępiona grzywka. Włosy roksanka ostatnio tleniła na blond z rudymi pasemkami. Tak, wzięła ze sobą komórkę na kartę, ale jej numer nie odpowiada. Błagam, prosi Bieluchowa, szukajcie mojego dziecka. Policjant pyta o najbliższą przyjaciółkę zaginionej. Owszem, jest taka, ma na imię Monika, chodzą do jednej klasy. Dziewczyna jest wystraszona. Pierwszy raz zeznaje przed umundurowanym funkcjonariuszem, ale ostatecznie okazuje się gadatliwa. Tak, widziała, kto zajechał pod szkołę zielonym Audi. To był Jarek od pacułów. Nawet zdziwiła się, bo on dotychczas poruszał się rozklekotanym rowerem, nawet pedały w nim odpadły. I rzecz jasna, nie miał prawa jazdy. Żadnego chłopaka w ich wsi nie stać na prawo jazdy. Pod liceum przyjeżdżał codziennie. Roxana nawet się denerwowała, że jeszcze ktoś doniesie do jej rodziców, którzy zabronili jej spotykać się z Jarkiem. Czy Roxana mówiła gdzie jadą? Nie, tylko że zaczyna nowe życie. Była bardzo szczęśliwa, odjeżdżając posłała Micausa takiego filmowego, co to niby sfruwa z dłoni. Policja gubi trop. Po tygodniu chybionych poszukiwań Roxany i Jarka pojawiają się listy gończe. Drukuje je kilka gazet, pokazuje też regionalna telewizja. W tym czasie zakochana para zamyka się w kawalerce na Olsztyńskim osiedlu mieszkaniowym. Roxana już wie, że jej chłopak jest mordercą. Dowiedziała się o tym pół godziny po opuszczeniu zakola. Zjedli pączki, nastawili z kasety, Jarek zabrał z domu wszystkie jakie miał ostrą, rąbaną muzykę rodem z heavy metal i nagle chłopak Przekrzykując ulubionych skorpions, wyznał, że zabił człowieka. Ona najpierw oniemiała, potem zaczęła płakać, ale gdy powiedział, że to niechcący musiał zdobyć samochód, aby mogli uciec w świat zdecydowała, że od tej chwili są ze sobą na dobre i na złe. Razem będą się ukrywać. Więcej do tego tematu nie wracali. Jak zeznała potem na policji, lokum w nieznanym im Olsztynie znaleźli od razu. Ledwo wjechali na rynek, podszedł do nich mężczyzna o wyglądzie dopiero co wypuszczonego z więzienia. I zaproponował użyczenie swej kawalerki za pomalowanie jej. Farby miał dostarczyć właściciel. Od razu się zgodzili, ale przez cały tydzień nie zabrali się do roboty, bo ten człowiek się nie pokazał. Gdy wreszcie przyszedł, miał w ręku miejscową gazetę z wydrukowanymi listami gończymi. Kazał im natychmiast się wynosić. Ledwo wyszli na ulicę, zatrzymała ich policja. Taka była wersja Roxany pierwszego dnia przesłuchań. Wtedy jeszcze twierdziła, że przyjechali samochodem wujka Jarka, co się o tyle zgadzało, iż zielone audi doktora zostało znalezione pod blokiem na olsztyńskim osiedlu, w którym mieszkał ów krewny Pacuły. Dziewczyna początkowo usiłowała wybielać swojego chłopaka, w pierwszych godzinach po zatrzymaniu twierdziła nawet, że przypadkowo spotkała go w Olsztynie, a uciekła z domu z kimś innym, poznanym w internecie. To kłamstwo było jednak tak nieporadne, szyte grubymi nićmi że po kilku nieudanych próbach odbijania krzyżowych pytań śledczego z płaczem przyznała się do konfabulacji. Okazało się, że ów nieznajomy dobroczyńca z olsztyńskiego rynku był dobrym znajomym wujka Jarka i to on przygotował bratankowi ucieczkę z zakola. Inaczej wyglądało przesłuchanie Jarosława Pacuły. Z początku stawiał się, zaprzeczał wszystkiemu, twierdził, że o morderstwie lekarza usłyszał po raz pierwszy od policjantów. Stanowczo domagał się oddania mu pieniędzy 248 ,85 zł, 85 groszy, które zostały zarekwirowane jako prawdopodobnie ukradzione doktorowi. Po nocy spędzonej w areszcie przyznał się do morderstwa. Potem usiłował zbiec z komendy, funkcjonariusze użyli siły. Tę sytuację opisał później z aresztu w liście do kolegi. Na policji, na samym wejściu, dostałem gnatem, od tego rozjebała mi się szczęka i kichawa. Roksanę z kilkudniowego uwięzienia odebrał ojciec. Była przerażona. Już w obecności policjantów przepraszała go za to, co zrobiła. Jarek został w celi, skąd pilnie wysyłał listy do mieszkańców rodzinnej wsi. Prokurator potraktował tę korespondencję jako materiał dowodowy. W czasie procesu listy zostały odczytane w sali sądowej. Jarosław patrzyła do Marcina, kolegi z jego wsi. Siemka Ziomo, na początek pisania wyjeżdżam ci z ręką do przywitania, zostałem zatrzymany i przebywam w pierdlu. Jestem oskarżony o zajebanie jakiegoś doktora z Warszawy i wypożyczenie jego audycy. Zagonił mnie ta kurwa Bartek, który zeznał, że zabiłem i nawet nakręcił wizję lokalną. Ja do niedzieli byłem na wolności i zajebisty był ten tydzień na wolności. Sam na sam, ze swoją panienką, na swoim kwadracie, z kasitą, też nie było problemu. Miałem zajebiście, byle czego to ja nie jadłem. westy się paliło, browary codziennie, bo było mnie na wszystko stać. Brakowało, to się wyskoczyło do sklepu, a tak, to cały czas leżałem z kobitą. Było piętnaście razy dziennie na wesoło i w nocy, jak się przebudziłem. Teraz wszystko się urwało, ale biorę to lajtowo. Nie wiem, czy czytałeś o mnie w gazetach, chyba we wszystkich i w szkiełku. Byłem sławny. W oryginale wyrazy wulgarne w pełnym brzmieniu i liczne błędy ortograficzne Dotyczy to wszystkich cytowanych listów. Kartka jest upstrzona rysunkami potwora z wilczymi kłami, przypomina to mazanie sprejem w mrocznych tunelach dworcowych. Do Roxany, Siemka mała, na początek mego pisania przesyła mu ściski do przeczytania. U mnie to co dzień pobudka, apel, śniadanie, później leży do obiadu, a po obiedzie leży do kolacji. Teraz jest trochę przejebane, bo chcieli mnie zawiesić po tym buncie. Ta kurwa bartek mnie wrobił i na razie mu się udaje. Ale mam nadzieję, że sąd będzie po naszej stronie, i uważaj, to on zabił człowieka. Ja robiłem różne rzeczy nieraz, kolegów pobiłem, nieraz coś skradłem, ale nie byłbym zdolny do zabicia człowieka, i nawet na komendzie powiedzieli, że Józef jak to zwyrodnialec. W piątek graliśmy w dupę jebaną, przegrałem parę ślugów, a w sobotę biłem się z tym, który mi się naraził. Teraz mam zakaz wychodzenia na spacerniak. Ale to nie szkodzi, leżę w koju i patrzę na ciebie. Zdjęcie mam z gazety tej, w której psy wypuściły za nami listy gończe: Papapa pa, pa, całusów 102. Do matki. Siemano, to co piszą w tej gazecie to nieprawda. To pierdolony Józefiak zabił, a mnie w ogóle nie było tam. Ja tylko jeździłem samochodem, bo mi go dał. Powiedz małej, niech się przyzwyczaja do mojej nieobecności, bo tak szybko to nie będę. Pokoik może się wziąć i niech się opiekuje szczurkiem. Powiedz jej, niech wyjmie moje zdjęcie z wycieczki z ramki, bo nie chcę być razem z tą parową Bartkiem. Powiedz jej, że żeby nie ta kurwa, to bym nie siedział. Mała z listu to młodsza siostra Ela, dziewczyna Bartka Józefiaka. Jarek wyróżniał ją spośród swego rodzeństwa, ona ani przez moment nie uwierzyła, że brat ma na sumieniu morderstwo. Zarówno w czasie śledztwa, jak i na sali sądowej Ela broniła oskarżonego. Gdy któryś ze świadków powiedział, że młody pacuła kolekcjonował różnego rodzaju noże i zawsze miał jakiś przy sobie dziewczyna wyjaśniła, że tak mu się zrobiło po samobójczej śmierci ojca. Bardzo przeżył tragedię przez tydzień nie wychodził z domu, głównie leżał na łóżku i patrzył w sufit. A potem obzdurał sobie, że musi chodzić z nożem, aby w razie czego zdążyć z odcięciem jakiegoś niedoszłego samobójcy. Inna rzecz, że w zakolu kilku byłych PGR-owców odebrało sobie w pijanym widzie życie. Jarek w głębi duszy był całkiem inny niż na wierzchu. Przekonywała sąd Ela. Miał czułe serce, opiekował się szczurkiem hodowanym w klatce. Nawet zaresztu pisał do mnie, abym nie zapomniała nakarmić zwierzaka, a gdy malował coś w zeszycie, często puszczał sobie kasetę z bajkami. Po oskarżeniu brata o najcięższe przestępstwo, Ela musiała wybierać: albo uwierzy prokuratorowi, albo Jarkowi. Brat, wbrew temu, co zeznał na policji, pisał do siostry, że nie miał nic wspólnego z morderstwem. Całą winę zrzucił na Józefiaka. Dziewczyna uwierzyła bratu. W miesiąc po zabiciu doktora napisała do swego chłopaka, zamkniętego w areszcie: Siema, nie spodziewałabym się tego po tobie to wszystko przez ciebie. Chciałeś bronić swoją dupę, i myślałeś, że ci się uda, a tu nic z tego. Każdy to powie. Nie pisz więcej listów, bo cię znienawidziłam za to, co zrobiłeś mojemu bratu. A po drugie, mam już chłopaka, który od dawna za mną szalał. Na pewno będzie lepszy od ciebie o sto procent. Na końcu listu narysowała czerwoną szminką krwawiące serce, które przekreśliła na krzyż. I jeszcze słowa: Kiedyś byłeś w moim sercu, ale już nie jesteś. Bartek na list nie odpisał. W tym czasie spotkało go jeszcze jedno nieszczęście. Był dręczony przez współwięźniów w celi. Zrobili z niego tak zwanego cwela. Miał w tym udział wujek Jarka, aresztowany pod zarzutem pomagania bratankowi w sprzedaniu samochodu zamordowanego lekarza. Wkrótce, po osadzeniu w celi, w tej samej, w której siedzi Józefiak, przemyca Jarkowi gryps. Siema, Bartek to kurwa, ty weź, on nam wszystkim ubliża. Pierdoli o naszych sprawach klawiszom, ja tego kurwa nie daruję. Napisz mi, czy jechać mu przez Lipę. Nie zrobię tego sam, tylko porozmawiam z chłopakami. Tu jest kilku ziomali. W grypsie wujek radzi też Jarkowi, aby przed prokuratorem udawał psychicznego. Cały czas świruj. Jarek daje wujkowi zgodę na pobicie Bartka i zapowiada, że jego też on popamięta. Teraz tylko jedno myślę i nie mogę się doczekać spotkania z tą parową. a dlaczego to pomyśl. Nawet i po ćwiarze dopnę swego. Ćwiara to w więziennej mowie 25 lat za kratkami. W miarę zbliżania się procesu Pacuła przypuszczał, że w najgorszym razie może otrzymać taki wyrok. Bartek do maltretowania go w celi przyznał się dopiero na sali sądowej. Wcześniej w listach wysyłanych z aresztu udawał przed kolegami, że wszystko w porządku. Zdawał sobie sprawę, że nikt mu nie będzie współczuć. W jego środowisku bohaterem był twardziel. Najlepiej po wyroku. Jego korespondencja z rówieśnikami była oszczędna i do wszystkich taka sama, jak przez Kalkę. Do Rafała. Co tam porabiasz, Hary, bo ja jakoś żyję. Chyba wiesz, że ten chuj Jarek wszystko chce na mnie złożyć, zwalić, że to wszystko zaplanowałem. Hary, co tam u Ciebie słychać, bo u mnie same nudy. Teraz musieliśmy oddać telewizor jedyne co zostało to radio. Co, pewnie chlejesz, co Hary? Będę powoli kończył ten krótki list, Hary. Odpisz szybko, pozdrów chłopaków. Co innego pacuła. W wiele czasu spędzał nad kartkami wyrwanymi ze szkolnego zeszytu. Najwięcej listów dostawała Roxana. Najmniej miał do powiedzenia matce. Zazwyczaj korespondencja ograniczała się do upominania się o paczkę. Zawsze kończyło ją polecenie i utrzymuj kontakt z Roksaną, bo ja jeszcze chcę ją zobaczyć. Matka swoje listy do syna komuś dyktowała, może starszej córce. Wyzierała z nich nieporadność w wyrażeniu uczuć i jakby lęk przed rozmową z Jarkiem. Powtarzała się prośba, aby chciał zeznawać przed prokuratorem. Bo milczenie nic tu już nie da, takiej powiedział adwokat. W każdym liście zapewniała, że przypomina Roxanie, aby wiernie czekała. O sobie Pacułowa nie wspominała ani jednym słowem. Choć miałaby do przekazania synowi szczególną nowinę, oczekiwała na rodzin dziecka. Jego ojciec, mieszkaniec pobliskiej wsi, właśnie się do niej przeprowadził. Może wstydziła się późnego macierzyństwa, zwłaszcza, że we wsi gadali. Jeden syn jest już na zmarnowanie, to sobie drugiego zrobiła. Jarek czas za kratkami mierzył swoją miarą. W listach do roksany roztaczał przed nią plany, co będzie, gdy wyjdzie na wolność. Na początku mego listu pragnę ci przesłać cmokasa wielkiego. Wiesz, słonko, że Cię kocham, tęsknię za Tobą. Pójdę do Ciebie i nie będę zwracać uwagi na przeszkody, jak poniesiony byk. Nie martw się o to, co Ci teraz mówią to się zmieni. Jak wyjdę, będę z daleka do Ciebie krzyczeć dzień dobry, Pan. A jak zobaczą, że idę, to wszystkie te kurwy będą spierdalać do swoich but jak psy. Możesz być ze mnie dumna, słonko, mnie tu szanują, a największy szacunek bierze się stąd, że ja grypsuję. Moja cela jest najgłośniejsza, śpiewamy jabu da, da. dostałem za to już drugi kwit, ale mam przejebane. My tu razem z innym więźniem znęcamy się nad dwoma frajerami. Jeden skurwysyn siedzi za pobicie żony, a ja jestem uczulony na takie rzeczy. Ten drugi za znęcanie się nad rodziną, przez niego piętnastoletnia córka się truła. Roksana odpisywała, że będzie czekać na swojego misia nawet 25 lat. On miał chyba jednak chwilę zwątpienia, bo po którymś takim zapewnieniu dziewczyny odpowiedział, że na wszelki wypadek, jak kurwa wyjdę, a ty będziesz miała męża i dzieci, to wymyśliłem już, co zrobię, jak tak będzie, bo ja mam zrytą psychikę na twoim punkcie. Chyba to był przełomowy moment, aby siedemnastoletnia Roxana uświadomiła sobie, że jest dziewczyną mordercy. Zaczęła się go bać i zaprzestała pisania listów. A na widok Pacułowej przechodziła na drugą stronę ulicy. Wieści o tym szybko rozniosły się wśród młodzieży za kola i do aresztu na adres pacuły zaczęły napływać miłosne listy od jego koleżanek. Wszystkim adresat jawił się jako macho. Chciały z nim chodzić, gdy tylko wyjdzie na wolność, a póki co obiecywały przyjeżdżać na widzenia. Z lawiny ofert Jarek wybrał milenę. Na początku mojego pisania przesyłam ci mocu ścisków do przywitania. Nie gniewaj się, że cię zapomniałem, ale ja mam taką kurwa pamięć. Co jak co, ale muszę ci napisać, że zajebiście wyszłaś na tym zdjęciu. Teraz mam je przyklejone koło koja. Mam już kilka zdjęć na ścianie, same dziewczyny z Zakola. No widzisz, nie przysłałaś mi w zeszłym roku zaproszenia na urodziny, to nie pojechałem. Bo mówię, nie będę się wpraszał. Teraz żałujesz, bo ze mną byłoby fajnie, ale nie kumam. Raz przeczytałem, że ciągle mnie wspominasz, ale wszyscy wiedzą, jaki jest powód drugi raz wypytujesz się Roksany. Chuj wie, o czym ona ci gada. Weź do pierdol jej, tak, żeby wyglądała jak jej kolega, z którym się puszcza. Jej kolega Andrzejek ma już na ryju pamiątkę, to i ty ją potnij. Ale wy mam. Ja nie chcę jej oglądać i żadnych listów od niej niech się dyma blać. Ostatnio tego frajera Bartka przerzucali tam, gdzie siedzą moi ziomkowie i mają razem spacery. Powiedziałem jednemu, żeby kazał tej parówie spać na kiblu. Nie pisz do tej kurwy, bo nie warto. To będzie cfel, a z cwelem nikt nie będzie się zadawał. Co mi dziękujesz, że zacząłem mówić do ciebie mileńko. Ja to się dziwię, że wcześniej mnie nie zjebałaś za to, że wcześniej tak nie mówiłem. Narysowałaś mi kondona i podpisałaś nie pękaj, jesteś zajebista. W czasie rozprawy Jarosław Pacuła zachowywał się butnie. Dogadywał świadkom, na pytania prokuratora odpowiadał Panu to ja już podziękuję. Roxana Bieluch, wezwana jako świadek na widok oskarżonego zemdlała, na korytarzu sądowym troskliwie opiekował się nią jej nowy chłopak. Sąd wymierzył pacule karę do żywocia. Z warunkowego odbycia kary może skorzystać po 40 latach. Jest to wyrok prawomocny. Józefiak został skazany w pierwszej instancji na 25 lat. Tę karę w sądzie apelacyjnym zmieniono na 12 lat. Ostatni list Jarka do Roxany. Siemasz? Słyszałem, że ładnie się bawisz. Od początku wiedziałem, że pójdziesz się jebać. Teraz nienawidzę cię najbardziej na świecie. To ty mnie namówiłaś. Byłem gotowy wszystko dla ciebie zrobić, i dlatego tu się znalazłem. Ale na każdego z nas czeka wyrok. Odsiedzę swoje i wyjdę, a ten wyrok, co zapadł na ciebie, jest nie do zmiany. Muszę widzieć strach w twoich oczach. Pozdrów Milenę, ona jest tysiąc razy lepsza od ciebie.